piękny śnieg dzisiaj. Moja żona się dzisiaj rano mnie spytała o taką rzecz w sumie, która sprawiła, że mogłem trochę moje talenta coacherskie rozwinąć. No bo zadała mi pytanie, co zrobić, żeby osiągnąć jakiś tam cel. Już pal 6, o jaki chodziło. Cel. No ja jej powiedziałem coś, co w sumie brzmi jak z Grzesiaka, ale to jest prawda. Czyli jeżeli chcesz osiągnąć jakiś tam cel, to zacznij coś robić w stronę tego, żeby ten cel osiągnąć. No, no i z każdym celem jest tak samo, w sensie jeżeli chcesz coś zrobić kiedyś tam w przyszłości, chcesz być gdzieś w przyszłości, no to należy zacząć dzisiaj po prostu. Zacząć ćwiczyć, albo zacząć czytać na ten temat, albo zacząć się jakieś tam umiejętności uczyć, wszystko jedno. I potem cały patent polega na tym, że jeżeli potem codziennie będziesz robić coś, co cię zbliża do tego celu, no to o ile w międzyczasie nie zrezygnujesz, no to na pewno ten cel osiągniesz. Czyli jak już zaczniesz, zanim zaczniesz, najważniejsze jest, żeby zacząć, a jak już zaczniesz, to najważniejsze jest, żeby nie przerwać. Cześć. Jak myślisz, dlaczego każdy powinien mieć stronę internetową? Zastanów się przez chwilę. Jak szukasz informacji na temat nowego smartfona albo na temat ostatniej książki jakiejś, czyjejś tam, albo na temat jakiegoś przepisu na super smaczne placki ziemniaczane, co robisz? Wchodzisz do internetu? Wpisujesz wyszukiwanie w Google? No właśnie. No to teraz zastanów się, co będzie twoim takim pierwszym instynktownym zachowaniem, jak będziesz chciał podjąć z kimś współpracę. Wejść do internetu, zobaczyć, co ta osoba napisała do tej pory, zobaczyć, jakie publiczne statusy na fejsie umieściła, na LinkedInie, prawda? No i wyobraźmy sobie dwa scenariusze. Albo nie znajdujesz na temat tej osoby kompletnie nic w internecie. I to jest niepokojące dzisiaj, bo no żeby dzisiaj nie było śladu po człowieku w internecie, to trzeba naprawdę być zakopanym pod ziemią trochę. Więc to jest dowód na to, że trafiliście na kogoś, kto albo nie dba o to, o swój wizerunek w sieci w ogóle, albo kto na tyle mało w swoim życiu zawodowym robi, że po prostu tego wizerunku w sieci nie ma. No, oba scenariusze są słabe i raczej jeżeli chcecie podjąć z kimś współpracę, no chyba, że jest to specjalista od kamuflażu, to raczej nie powinien być to ktoś, po kimś śladu w internecie nie ma. A drugi scenariusz jest taki, że znajdujecie jednak jakieś informacje. No i teraz ja pomijam kwestię tego, że każdy, kto używa Facebooka czy LinkedIna, powinien wiedzieć, jak wyglądają ustawienia prywatności na tych portalach i w jaki sposób publikować jakie rzeczy, tak? I że lepiej generalnie nie publikować jako publiczne zdjęć z libacji alkoholowej ze swoimi znajomymi ostatnio, bo ktoś to kiedyś może zobaczyć, a rzeczy raz wrzucone do internetu z niego nie znikają. W drugim wariancie odpowiedzi na nasze pytanie znajdziecie jakieś informacje na temat danej osoby w internecie, tak? No teraz pytanie jakie? Czy będą to informacje, nad którymi w jakiś tam sposób kontrolę miała ta osoba, z którą chcecie współpracować, czy nie? Czy to są informacje, które tam są umieszczone umyślnie, czy nie? No i jak one są wypozycjonowane, tak? A swoją własną stronę internetową można pozycjonować. Można pozycjonować w taki sposób, żeby na imię plus nazwisko wpisane do Google wyskoczyła na pierwszej stronie. O ile nie mamy bardzo popularnego imienia i nazwiska, to się może udać bez większych kosztów. No i dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w ogóle we wszystkich komunikacyjnych sytuacjach powinniśmy tak naprawdę dbać o to, żeby ułatwić odbiór komunikatu tej drugiej stronie. Więc w sytuacji, w której jesteśmy freelancerem, jesteśmy pracownikiem, który szuka pracy, albo jesteśmy profesjonalistą, jakimś profesjonalnym doradcą,
to powinniśmy informacje o tym, co potrafimy, w jaki sposób innym możemy pomóc, co jest naszą mocną stroną, jakie usługi sprzedajemy, to powinno być łatwo dostępne dla naszego potencjalnego klienta, dla naszego potencjalnego współpracownika. No i żeby to było łatwo dostępne, najprościej jest umieścić te informacje na stronie internetowej i potem ewentualnie jeszcze troszkę wypozycjonować tą stronę, żeby te informacje były łatwo dostępne. Każda profesja może na tym skorzystać. A naprawdę w dzisiejszych czasach mówienie, że to jest bez sensu, albo to jest za drogie, no to są po prostu jakieś wymówki, no bo tak, no kupienie domeny to jest koszt 100 zł w skali roku. 100 zł za domenę.pl się płaci w skali roku, tak? No to jest poniżej 10 zł miesięcznie, no. 60 zł za Ghosta plus 10 zł za domenę. Plus jednorazowo jakieś 200 zł wydane na szablon, jeżeli chcecie mieć jakiś ciekawszy szablon i macie swoją stronę. A potem z dowolnego urządzenia, z tabletu, ze smartfona, z komputera, w pociągu, w restauracji, gdziekolwiek jesteście, w poczekalni u lekarza, możecie tą stronę update'ować, możecie tam wrzucać swoje przemyślenia na różne tematy, nie wiem, jesteście informatykiem, wychodzi jakaś aktualizacja, nowy patch do Windowsa 10, możecie na ten temat napisać 4 zdania, co wy o tym sądzicie, dlaczego to jest fajne, dlaczego to jest niefajne, szczególnie w waszej branży. No rewelacja, tak? A później ktoś będzie was chciał zatrudnić, będzie się zastanawiał, czy jakiego profesjonalnego doradcę zatrudnić do projektu, który tam jest prowadzony. I wyszuka coś tam po jakimś słowie kluczowym, typu patch do Windowsa 10 i bach, trafi na waszą stronę. A na tej stronie obejrzy sobie inne wpisy. Obejrzy sobie wasze CV, które gdzieś tam też może być umieszczone i już wiadomo, z kim ma do czynienia. Bez żadnego telefonu, bez żadnego angażowania detektywa prywatnego, bez żadnego wchodzenia na wasze portale społecznościowe, od razu ta informacja jest. Jest w takiej formie, w jakiej wy chcecie, żeby ona była. Tam są wasze przemyślenia, już troszkę bliżej jest wam do tego potencjalnego waszego współpracownika. I o to chodzi. I to jest trochę tak jak z instalowaniem systemów alarmowych, że to nie o to chodzi, żeby zainstalować taki system, żeby nikt się nigdy nie włamał. Chodzi o to, żeby zainstalować taki system, żeby było na tyle niewygodne włamanie się do was, żeby ten złodziej przestał się do was włamywać, poszedł gdzie indziej, gdzie będzie łatwiej. No to jest to samo, tak? Jeżeli taką informację umieścicie w sieci, ci współpracownicy już nie będą raczej dalej się wysilać, żeby właśnie zatrudniać detektywa prywatnego, czy żeby wchodzić na Face'a i udawać waszych znajomych. Po prostu oni się zadowolą tą informacją, no. I tak ryzyko wtopy będzie nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku osoby, która po wpisaniu imienia i nazwiska do Google'a w ogóle nie zwróci żadnego wyniku, bo to nie wiadomo, kto to jest.